Japońskie podejście do religii jest kompletnie inne niż podejście europejskie, te chrześcijańskie czy postchrześcijańskie, a także niż bliskowschodnie. Japończycy generalnie uważają, że religia jest dla człowieka, a nie odwrotnie. Z tego powodu, po pierwsze, w Japonii panuje typowy dla Azji Wschodniej synkretyzm religijny, czyli wyznawanie dwóch religii jednocześnie. A czemu nie? A nawet większej ilości niż dwóch. Nawet chrześcijaństwo, jeżeli się gdzieś w Japonii jest mniej, nieco mniej niż milion chrześcijan, co w tym 130-milionowym kraju nie jest wielką liczbą, no też ten chrześcijaństwo japońskie przyjmuje cechy synkretyczne, de facto jest uważane za nakładkę na buddyzm, czyli najczęściej współistnieje z buddyzmem. Tak jak w Indiach na przykład buddyzm dał się wchłonąć przez hinduizm, jest to dosyć typowa sytuacja. Czasem Japończycy są jednocześnie szintoistami, a troszkę buddystami, chociaż tu jest trochę trudniej to połączyć, ale jednak ta tendencja jest. Czy generalnie religii jest kilka, człowiek jest jeden. Religie są dla człowieka, a nie człowiek dla religii. Jeżeli religia jest dla człowieka, a nie człowiek dla religii, to nic dziwnego, że na przykład japońscy turyści, bardzo była taka moda w latach 80. 90. przed kryzysem ekonomicznym w Japonii roku 1990, który się zaczął w tym roku 1990, była taka dosyć typowa tendencja do tego, żeby na przykład jeździć na śluby do jakichś małych, uroczych kościółków szwajcarskich. Kościółków protestanckich lub katolickich, no jak to w Szwajcarii. I tam mieszkańcy czasem protestowali. Jak to? To przyjeżdża sobie japoński buddysta, ateista, szintoista, i on, a nawet chrześcijanin taki malowany po europejskiemu patrząc, japoński, synkretyczny chrześcijanin japoński, ateista, szintoista, buddysta na przykład, i on sobie robi mszę, chociaż to nawet nie wierzy, tak, ale bierze ten, no oczywiście pastorzy i księża się oczywiście zgodzili, bo to pieniądz nie śmierdzi, tak, pekunia non olet, ale ludzie byli trochę wzburzeni. I Japończycy kompletnie nie rozumieli tego zburzenia. Nie rozumieli. To znaczy zastanawiali się, o co im chodzi. Przecież to jest świątynia, tak? Chcemy się poczuć dobrze, chcemy się uduchowić trochę, idziemy sobie do świątyni, jest fajnie. I bierzemy tam ślub. Natomiast nie, dla chrześcijan to człowiek jest sługą religii. Warto to zwrócić uwagę na tą wielką różnicę. Między innymi w przeszłości dosyć daleko posunięta tolerancja religijna japońska wynika między innymi z tego założenia. Japończycy wielu rzeczy nie tolerowali, tak? Nie są ludem jakoś specjalnie otwartym, nie są ludem konserwatywnym, ale akurat pod względem religii są ludem liberalnym. Także tutaj podobnie jest zresztą u Chińczyków i w ogóle u ludów Azji Południowo-Wschodniej, trochę inaczej jest w krajach, gdzie jest zorganizowany buddyzm państwowy, typu Birma i Tajlandia, tam jest trochę inaczej, tam jest tak bardziej po europejsku. Taka walka o wyłączność panowania jednej religii nad obywatelem wiernym. Japończycy często, kiedy się ich pyta, czy wierzą w bogów, odpowiadają, że właściwie nie, nie. Być może jest to nawet najbardziej ateistyczny kraj na świecie. Według niektórych szacunków 80% lub przynajmniej 70 kilka procent Japończyków to de facto ateiści. Mimo to jednak zachowują oni pewne zwyczaje religijne, czyli zapalają trocinki w świątyniach buddyjskich, odwiedzają ołtarze szintoistycznych bogów, uczestniczą w świętach, niektóre są poświęcone bogom, którzy reprezentują seks i erotyzm, więc one są dosyć szokujące, tak, marsze z fallusami i tak dalej. Są jeszcze takie tradycje gdzieniegdzie w Japonii, nie są one wcale na wymarciu, wręcz przeciwnie. Czyli jakaś potrzeba tam tak zwanej duchowości w nich tkwi. Poza tym jednak prezentują oni postawę racjonalną, chociaż na przykład wierzą powszechnie w duchy. Większość Japończyków wierzy w duchy zmarłych. Co ciekawe, w Japonii ustalił się pogląd, że wiara w duchy zmarłych nie jest wiarą nieracjonalną, tylko racjonalną. Więc pod tym względem Japończycy egzystują w takim świeckim humanizmie, który stara się jakby ratować resztki światopoglądu typowo religijnego
Tylko że takiego typowo religijnego w duchu europejskim to tam właściwie nie było, no bo znowu, religia jest sługą człowieka, a nie człowiek jest sługą religii. To nie człowiek ma wykonywać boski plan i brać udział jako cegiełka w tym boskim planie, tylko religie mają pozwalać człowiekowi się uwznieślać, czy coś w tym stylu. Ja jako ateista, który nie wierzy nawet w duchy zmarłych, uważam, że jest to oczywiście założenie błędne, ale można to na jakimś poziomie psychologicznym zrozumieć. Dlatego japońskie podejście do religijności wydaje mi się, to wschodnie podejście do religijności generalnie, mówiąc w pewnym uproszczeniu, wydaje mi się, zaczyna przeważać nad podejściem zachodnim. Przeważać, także człowiek czuje się uduchowiony, ale to Kościół jest jego sługą. Kościół ma dostarczyć rozrywki, pożywki, strawy, a nie, że on będzie podporządkowywał każdy zwyczaj swojego, każdą godzinę swojego życia wymogom jakiejś księgi starożytnej, tak, że tutaj nie wolno seksu przedmałżeńskiego, tutaj nie wolno być gejem, tutaj nie wolno, nie wolno, nie wolno, tylko odwrotnie. To religia ma mu pozwalać się poczuć czymś więcej niż zwierzęciem, czy coś w tym stylu, jak to mówią często humaniści proreligijni, tak, albo ci, co uważają, że religijny jakiś tam pierwiastek w życiu jest potrzebny. Ja tak nie uważam, ja uważam, że religia to po prostu ściema, ale są ludzie, którzy tak uważają i wydaje się, że ten właśnie taki humanistyczno-japońskie podejście zaczyna górować także u wiernych na Zachodzie. I dlatego tak bardzo Kościół, zdarzają się jacyś księża z Wałbrzycha czy inni księża natankowie, którzy zaczynają walczyć z jogą, zaczynają walczyć z wszystkimi przejawami wschodniej religijności. Dlatego, że prawdopodobnie wraz z tym nasiąka się tom właśnie tym podejściem, że jednak jest dopuszczona pewna wersja, pewna doza filozofowania w tych religiach wschodu, a to oznacza, że to wierny zaczyna rządzić kościołami, a nie odwrotnie. Podczas gdy ambitne kościoły abrahamowe, takie jak te, które wznoszą judaizm, chrześcijaństwo i islam, chcą wpływać na politykę, chcą rządzić człowiekiem, to w kościołach wschodu wydaje się, że jest w dużym stopniu odwrotnie. Chociaż zdarzają się czasem jacyś nacjonaliści, którzy starają się tworzyć w Indiach, na przykład jest taka partia BJN, w XIX-wiecznej Japonii powstał taki narodowy szintoizm, który de facto był bardziej nacjonalizmem niż religią, nacjonalizmem złożonym na bazie szintoizmu. Czyli ten europejskie podejście takiej agresywnej, upolitycznionej religii także czasem pojawia się, tak ala podejście zachodnie, pojawia się w Indiach i Japonii, ale generalnie ruch jest w drugą stronę. I z tego powodu, może dlatego, że po prostu Azjatów jest więcej niż ludzi Zachodu, może dlatego. Dlatego kościoły abrahamowe, zwłaszcza najbardziej upolitycznione z nich, czyli niektóre kościoły islamskie i kościół katolicki, znaczy kościoły islamskie, no sunnickie, te emiratowe konstrukcje polityczne, plus kościół katolicki zwłaszcza, ale także baptyści w Ameryce, są wyjątkowo i skrajnie wrodzy temu japońskiemu, bardziej moim zdaniem zdroworozsądkowemu podejściu do religii. Chociaż najbardziej zdroworozsądkowe jest nieposiadanie w ogóle religii, być zupełnie wolnym w swoich myślach, tak, posiadać całkowitą wolność formułowania swoich poglądów na świat. No ale jest to, no trudno powiedzieć, czy to jest krok do przodu, czy do tyłu dla kogoś, kto jest ateistą i materialistą jak ja. Tutaj nie o to nawet chodzi. Ciekawe jest po prostu obserwowanie tego podejścia japońskiego, które mimo wszystko w życiu codziennym wydaje się bardziej do przyjęcia dla człowieka wolnego niż z tym podejściem zachodnim, gdzie upolitycznione religie do wszystkiego pchają swoje palce, tam gdzie są tylko jakieś pieniądze i wpływy, i są gotowe wpływać na ustawy polityczne i tak dalej, i nie uważają tego za nic złego. Chociaż to jest złe, dlatego że jest to tyrania ludzi myślących jedno nad ludźmi myślących coś innego. A już zwłaszcza jest to złe, dlatego że księża po prostu wykorzystują politycznie, i imamowie wykorzystują politycznie, rabinowie też, tę naiwność ludzi i podatność na służenie, wykorzystują tą postawę chęci, czy też
potrzeby, może nie czy chęci, ale poczucia, że powinni służyć religii, a nie religia powinna służyć im. Japończycy uważają, moim zdaniem, o wiele bardziej zdroworozsądkowo, że to religia ma służyć człowiekowi, a nie odwrotnie.